Dzień dobry wszystkim. Ja nie jestem socjologiem, jestem obywatelką, jedną z tych, która się dorzuciła. I ja apeluję do polityków o to, żebym miała wolne wybory. Nie będą równe, to wiemy. Ale powiem wam, dlaczego one nie będą wolne, jeśli nie będzie takiej jednej listy. Otóż ja nie chcę być w sytuacji, w której tuż przed wyborami będę musiała brać Excel i zastanawiać się, co tu zrobić, żeby nie zmarnować swojego głosu. Bo wchodzę w buty w tej chwili. To nieważne, na kogo ja bym, moje serce chciałoby głosować, ale wyobrażam sobie, że jestem wyborcą którejkolwiek z partii i zaczynam się zastanawiać, Boże, jak dam na największego, to tamci w ogóle mogą nie wejść i te wszystkie głosy pójdą na PiS. To może nie. No ale jak dam na nich, a oni też nie wejdą, bo na przykład inni pomyślą tak jak ja, że wszyscy idziemy na największego, to wtedy tamci spadną poniżej próg, będziemy mieli taką straszną stratę, bo ci jednak nie wygrają i będzie rządził PiS, a wszystkie tamte głosy w tym momencie pójdą znowu na nich. Ja nie chcę być w takiej sytuacji, ponieważ jedyne naprawdę wolne wybory, które możecie nam zapewnić swoim wyborcom, opozycyjnym, demokratycznym wyborcom, to są takie, w których nie będę musiała dokonywać wyboru mniejszego zła, excelowego wybierania, że może tu, a może tam, tylko wybiorę sobie swojego kandydata na tej jednej liście, wiedząc, że mój głos na pewno na 100% nie zostanie wtedy zmarnowany. Dziękuję.